teraz zobaczmy, jak wyglądało życie w Europie Zachodniej i w USA w czasie zimnej wojny. W Europie postępowała integracja europejska po udanym eksperymencie, jakim było stworzenie EWWS, czyli Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W roku 1957 powstały dwie kolejne wspólnoty: Europejska Wspólnota Gospodarcza, czyli EWG, oraz Europejska Wspólnota Energii Atomowej, czyli Euratom. Sześć państw ciągle ze sobą współpracowało. Jak widzimy, poszerzali współpracę. Tutaj mam na myśli Francję, RFN, czyli zachodnie Niemcy, Włochy oraz kraje Beneluxu, czyli Belgię, Holandię i Luksemburg. EWG i Euratom powstały dzięki zawarciu traktatów rzymskich w roku 1957, ale te traktaty zaczęły obowiązywać od roku 1958. EWG to współpraca gospodarcza już nie tylko węgla i stali, zajmująca się węglem i stalą, ale zajmująca się w ogóle całą gospodarką, ujednolicająca całą gospodarkę. Natomiast Euratom to współpraca w dziedzinie energii atomowej, czyli chodziło o to, aby wymieniać się technologiami w zakresie budowy elektrowni atomowych. W 1963 roku udało się podpisać Francuzom i Niemcom zachodnim traktat elizejski, który miał być takim efektem pojednania obu tych narodów. Następnie utworzono wspólny rynek dla EWG. Ustalono, że będą cztery swobody: przepływ swobodny osób, usług, towarów i kapitału. Te cztery swobody są dzisiaj też podstawą istnienia Unii Europejskiej. W roku 1968 stworzono Unię Celną pomiędzy krajami EWG. A w 65. połączono instytucje zarządzające EWWS, EWG i Euratom. Powstała wspólna komisja i wspólna rada, czyli coś, co dzisiaj jest Komisją Europejską i Radą Europejską. Traktat o fuzji. Kraje, które nie były w EWG, w EWWS czy w Euratomie, też wybrały drogę, powiedzmy, że wspólną, nie chcąc się przyłączyć do EWG, łączyły się ze sobą. I tak powstała EFTA w 1960 roku, czyli w skrót od European Free Trade Association, czyli powiedzmy, że takie Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu. Początkowo było w EFTA całkiem sporo krajów. Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Szwecja, Szwajcaria, Austria, Portugalia, ale z czasem niektóre z tych krajów zaczęły przechodzić właśnie do EWG, opuszczając tym samym EFT. Dzisiaj w EFT zostały cztery kraje, tak jak tu widzimy te flagi, czyli i tak jak na mapie widzimy ten ciemnozielony kolor, czyli to jest Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria. To są dzisiejsze kraje EFT, które ze sobą razem współpracowały w dziedzinie swobodnego handlu. Co się działo w Hiszpanii, w Portugalii? Dlaczego te kraje nie dołączyły od razu do EWG na przykład? Dlatego, że po wojnie w tych krajach rządzili dyktatorzy. W Hiszpanii mamy rządy generała, który wygrał wojnę domową jeszcze w Hiszpanii przed wybuchem II wojny światowej. W Portugalii mamy rządy dyktatorów. Natomiast po śmierci Salazara jego następca nie zdołał już otrzymać władzy i w 1974 roku w Portugalii doszło do rewolucji goździków, czyli do obalenia dyktatury i wprowadzenia tutaj republikańskiej formy rządów. Rewolucja goździków wzięła się nazwa stąd, że ludzie wychodzili na ulicę z kwiatami, właśnie z goździkami, i wojsko, które miało stać na straży dyktatorskich rządów, otrzymywało te goździki, wkładało je sobie do lów karabinów, pokazując, że są ci żołnierze razem z ludem, razem z obywatelami, nie chcą walczyć, nie chcą strzelać do nich. Rok później, tak jak powiedziałem, dyktator hiszpański, czyli generał Francisco Franco, samodzielnie ustąpił, uznał, że jego czas dyktatury rzeczywiście już dobiegł końca. Takie też były oczekiwania społeczne Hiszpanów, więc ustąpił z funkcji dyktatora i Francja stała się na powrót królestwem i król powierzył misję sformowania rządu już cywilom, a więc mamy tutaj takie przemiany i dopiero po tych przemianach Portugalia i Hiszpania były gotowe, żeby dołączyć do EWG, co zresztą uczyniły w 1986 roku, czyli mamy też dołączenie do tej integrującej się Europy Zachodniej Półwyspu Iberyjskiego. Lata 50., 60., 70. to też czas podboju kosmosu, rywalizacji też radziecko-amerykańskiej w tym zakresie.
Cały ten wyścig o podbój kosmosu zapoczątkował Związek Radziecki, wystrzeliwując w 1957 roku pierwszego sztucznego satelitę, który się nazywał Sputnik. Sputnik, który był po prostu takim malutkim pojazdem, taką kulką metalową z prętami dołączonymi, i ten Sputnik sobie krążył na orbicie, strasząc Amerykanów, dlatego że on też miał taką lampkę, która sobie migała co jakiś czas, i na nocnym niebie amerykańskim bez trudu tą lampkę można było dostrzec. Amerykanie, no, można powiedzieć, że się bardzo wystraszyli tego, że nad ich głowami, na ich niebie lata sobie jakiś statek radziecki za wysoko, żeby go zestrzelić. Nie wiadomo, co robi, nie wiadomo, czy jest uzbrojony. W związku z tym, no, blady strach padł na Amerykanów. Jeszcze większy, powiedzmy, że strach padł na nich, kiedy 4 lata później Rosjanie wystrzelili pierwszego człowieka w przestrzeń kosmiczną. Tym człowiekiem był Juri Gagarin, który poleciał w kosmos rakietą Wostok 1. Więc tutaj mamy takie dwa sukcesy radzieckie, które pokazały, że w kwestii podboju kosmosu Rosjanie wyprzedzają Amerykanów, i to zaniepokoiło już Amerykanów na dobre. Prezydent amerykański, ówczesny John Kennedy, obiecał wtedy Amerykanom, że rozpoczynają Amerykanie własny program kosmiczny. Powstało wtedy NASA, słynne dzisiaj z waszych bluz, koszulek, logo NASA, czyli Agencja Kosmiczna Amerykańska, i Kennedy obiecał Amerykanom, że do końca lat 60. Amerykanin stanie na Księżycu. No i uczyni to przed Rosjanami. Rzeczywiście udało się to w ostatniej chwili, bo w 1969 roku misja amerykańska Apollo 11 doprowadziła do tego, że na Księżycu stanął Neil Armstrong i powiedział te słynne słowa: to mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości. No więc mamy tutaj duże osiągnięcie misji Apollo 11. Tutaj widzimy rysunek, który nawiązuje do tego wyścigu, jeżeli chodzi o podbój kosmosu. Widzimy tutaj Sputnik, no i widzimy Explorer, amerykański program. Widzimy tutaj Chruszczowa i wujka sama. Tak wyglądał Sputnik. To jest właśnie zdjęcie Sputnika. Tak jak powiedziałem, metalowa kulka z prętami dołączonymi. Niby niewielkie coś, a jednak przełom, jeżeli chodzi o osiągnięcie człowieka. Zanim Rosjanie wystrzelili Gagarina, a więc człowieka, w kosmos, wystrzeliwali zwierzęta, konkretnie psy. Mamy tutaj tak naprawdę suczkę. To jest pierwsze zwierzę, które wystrzelono w kosmos, imieniem Łajka. Jak widzicie, miejsca nie miała zbyt wiele. Bohaterski piesek, który został wystrzelony po to, żeby sprawdzić, czy po prostu organizm z ssaków jest w stanie przeżyć podróż w kosmos, wyjście z atmosfery w przestrzeń kosmiczną. Piesek miał podłączoną aparaturę sprawdzającą tętno, no i okazało się, że da się. No, niestety program kosmiczny radziecki nie przewidywał sprowadzenia Łajki na Ziemię, więc pies bohatersko poległ w dziele podboju kosmosu przez człowieka. Tu widzimy innego psa wystrzelonego, Białkę, wystrzelonego w kosmos. W końcu, o, tu mam jeszcze, jak widzimy, Łunę 2, kolejny radziecki sukces. Łuna wylądowała na Księżycu, bezzałogowy pojazd, w roku 59. W latach 70. doszło do pewnego zbliżenia pomiędzy Rosjanami a Amerykanami. Efektem tego zbliżenia była wspólna misja Sojuz-Apollo. Sojuz to radziecka misja, Apollo to amerykańska. Widzimy, że doszło do połączenia dwóch właśnie pojazdów kosmicznych, radzieckiego i amerykańskiego. Zostały one połączone w całość. Doszło do spotkania astronautów i kosmonautów, bo kosmonauta to radziecki, astronauta to amerykański, właśnie w roku 74. Jako ciekawostkę pokazuję, ile trzeba było napisać kodu komputerowego, żeby zaprogramować lądownik księżycowy z misji Apollo od 8 do 11. Tu widzimy, jakie to było skomplikowane, więc rzeczywiście te komputery wtedy miały kiepską moc obliczeniową. Amerykanie z kolei posyłali w kosmos szympansa, co widać na tym zdjęciu. Też ciekawostka, udało też się wysłać w kosmos parę takich misji wyzałogowych, które miały
nieść, mają nieść wiedzę w kosmos o tym, że my, Ziemianie, istniejemy i mieszkamy na Ziemi. Tu mamy na przykład taką tabliczkę z misji Pioneer 10, która właśnie zawiera wizerunek Ziemian, różne tam naszą wiedzę na temat matematyki, są też narysowane planety, zaznaczona jest nasza planeta. Różne stałe wzory matematyczne tutaj są zawarte. Z kolei misja Voyager ma na pokładzie płytę zawierającą pozdrowienia skierowane do innych cywilizacji w różnych językach, między innymi po polsku też tam się znalazły wypowiedzi. Dobrze, zostawmy podbój kosmosu, popatrzmy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Mamy tutaj kilku prezydentów. W tamtym czasie rządy Dwighta Eisenhowera, byłego generała z czasów wojny, do roku 1961 Eisenhower rządził. Po nim władzę objął John F. Kennedy, zamordowany w zamachu w Dallas, kiedy został zastrzelony, jadąc w takim oto otwartym samochodzie, w kabriolecie. Dostał postrzał w głowę przede wszystkim, no i jego życie skończyło się dramatycznie. Obok słynna żona Jackie Kennedy. Po śmierci Kennedy'ego zaprzysiężony został wiceprezydent Lyndon Johnson. Po z kolei rządach Johnsona mamy okres prezydentury Richarda Nixona, którego tu widzimy na zdjęciu. Jego rządy to zakończenie wojny w Wietnamie. No i jego rządy się zakończyły wraz z aferą Watergate. Okazało się, że w budynku o nazwie Watergate, gdzie rezydowała partia, która była przeciwnikiem partii Nixona, okazało się, że w tym budynku są zamontowane podsłuchy i te podsłuchy zostały zlecone właśnie przez Biały Dom, czyli przez prezydenta. Sprawa wyszła na jaw, próbowano ją zatuszować, ale dziennikarze The Washington Post nie dawali za wygraną i w końcu doprowadzili do procedury impeachmentu, czyli odwołania urzędującego prezydenta. I tak Nixon musiał się w wyniku afery Watergate pożegnać z urzędem prezydenckim. W latach 70. też, tak jak powiedziałem, doszło do pewnego zbliżenia między Amerykanami a Rosjanami. Mamy politykę nazywaną w historii détente, czyli politykę odprężenia. Tak to po francusku się nazywa. Jest to czas złagodzenia zimnej wojny. Następuje zatrzymanie wyścigu zbrojeń, następuje taka refleksja, że być może za dużo tej broni mamy, szczególnie jądrowej. W związku z tym dochodzi do układów rozbrojeniowych. To są układy SALT 1 i SALT 2. SALT 1 rzeczywiście jakiś tam skutek przyniósł, bo zaczęto likwidować arsenał w obu krajach, natomiast SALT 2 pozostał tylko na papierze, nie został już zrealizowany. Znak, że okres détente się po prostu w 1979 roku zakończył. Powstało też KBWE, czyli Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w 1975 roku. Była to organizacja, która miała dbać o pokój i bezpieczeństwo w Europie, ograniczyć właśnie zbrojenia tam, gdzie była żelazna kurtyna i w rejonie żelaznej kurtyny, a więc tam, gdzie najbliżej było do rozpoczęcia wojny III światowej. Tu mamy takie dwa rysunki, które pokazują détente, politykę odprężenia. Widzimy tutaj amerykańskiego orła i rosyjskiego niedźwiedzia idącego jednym krokiem, obejmujących się, wychowujących wspólne dziecko. No a tutaj widzimy uścisk dłoni Rosjan i Amerykanów, no, ale widzimy też, że Rosjanie to są jednak w kajdanach ciągle, czyli że nie są to ludzie wolni, nie ma tam wolności, jest reżim socjalistyczny. Amerykanie też zmagali się z problemem segregacji rasowej ciągle. Był to problem dotykający ludzi czarnoskórych, którym odmawiano pełni praw. Tutaj chociażby widzimy wejście do jakiegoś sklepu dla kolorowych. Były osobne miejsca dla czarnych w autobusach, w restauracjach, nawet ubikacje były osobne dla białych, dla czarnych, pralnie i szkoły. Czyli segregacja rasowa była obecna szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych, no i powstawały w związku z tym różne protesty i ruchy czarnoskórych, które miały zmienić tą sytuację. Tutaj widzimy chyba przegięciową sytuację. Zabawa na festynie w USA, Hit the Nigger Baby, czyli traf, uderz w
murzyńskie dziecko, czy tam małego czarnucha, rzucanie w głowę czarnoskórego dziecka jako atrakcja na festynie. Twarzą tego ruchu właśnie zmierzającego do zniesienia segregacji rasowej w USA był Martin Luther King. Martin Luther King, tutaj widzimy go na zdjęciu, doprowadził między innymi do wydarzenia, które przyszło do historii pod nazwą Marszu na Waszyngton. Tutaj właśnie widzimy na zdjęciu ludzi, którzy się tłoczą w Waszyngtonie na placu przed mauzoleum Lincolna i słuchają takiego przemówienia Kinga, które przyszło do historii pod nazwą I have a dream. Dlatego, że w tym przemówieniu wiele tych najważniejszych zdań zaczynał od tej formuły. Miałem sen, widziałem czarnoskórego chłopaka i białą dziewczynę, jak siedzieli na ławce razem w parku albo szli razem ulicą. Coś, co było nie do pomyślenia wtedy. On mówił, że marzy o tym. Mam sen, że tak kiedyś będzie, że będą mogli z sobą normalnie żyć biali i czarni w USA. Tutaj widzimy z góry zdjęcie zrobione. Przed tym mauzoleum Lincolna widzimy, ilu ludzi przybyło wysłuchać tej przemowy Martina Luthera Kinga, tej przemowy Mamy marzenie, I have a dream. Innym jeszcze sposobem na walkę o równouprawnienie było, powiedzmy, że przejście na islam dla wielu czarnoskórych Amerykanów. Tutaj taką twarzą tego ruchu był Malcolm X, a ruch nazywał się Naród Islamu. Jeszcze bardziej radykalne poglądy miały Czarne Pantery. To było ugrupowanie czarnoskórych, które dążyło do supremacji czarnych nad białymi w USA. Oni mówili, że czarni powinni przejąć władzę nad białymi, nawet stosując siłę perswazji karabinów, czyli stosując przemoc, żeby ten cel osiągnąć, bo King akurat był zwolennikiem dialogu, King był zwolennikiem pokojowych rozwiązań, natomiast Czarne Pantery nie uciekały się od przemocy. Znakiem Czarnych Panter była właśnie uniesione przedramię z zaciśniętą pięścią. Tu widzimy podczas jednej z olimpiad dwóch czarnoskórych sportowców amerykańskich na podium. Podczas odgrywania hymnu amerykańskiego mają spuszczone głowy i właśnie uniesione te dłonie w geście Czarnych Panter właśnie, czyli pokazują, że no niby się cieszą, że reprezentują USA, ale chcieliby, żeby to był inny kraj, który się inaczej odnosi do ludności czarnoskórej. Mamy też Black Power, czyli taki ruch właśnie supremacji czarnoskórych w USA. Przemiany też objęły Kościół katolicki w tamtym czasie. Widzimy, że zaraz po wojnie powstała Światowa Rada Kościołów, która zainicjowała ruch ekumeniczny, czyli ruch dążący do połączenia się wszystkich wyznań chrześcijańskich. W latach 60. obradował II Sobór Watykański, który został zwołany przez papieża Jana XXIII. W czasie tego soboru papież zmarł, więc dzieło soborowe kontynuował jego następca Paweł VI. Sobór przyniósł wiele zmian, między innymi od tej pory, dopiero można powiedzieć od tej pory, podczas mszy stosowano języki narodowe zamiast łaciny, czyli po polsku w Polsce msza, po niemiecku w Niemczech, a nie w języku łacińskim. Wprowadzono nową liturgię. Kapłan podczas mszy miał być zwrócony twarzą do wiernych, a nie twarzą do ołtarza, tak jak wcześniej. Zainicjowano dialog międzywyznaniowy, zgodny właśnie z ruchem ekumenicznym i dopiero wtedy odwołano indeks ksiąg zakazanych. Mam nadzieję, że pamiętasz, kiedy on powstał. Powstał w czasie kontrreformacji XVI-wiecznej, podczas Soboru Trydenckiego został zainicjowany. Więc bardzo wolne zmiany, ale zmiany w Kościele katolickim dzięki Soborowi Watykańskiemu II. Napisano też nową wersję katechizmu. Wiele, wiele jeszcze innych rzeczy się zmieniło na lepsze w Kościele katolickim dzięki temu Soborowi. Nie wszyscy zaakceptowali te zmiany, nie wszyscy katolicy. Między innymi duchowny Marcel Lefebvre nie chciał się zgodzić na te zmiany. Uważał, że te zmiany to jest zdrada religii i tak naprawdę jego zwolennicy się odłączyli od Kościoła, tworząc własny Kościół zwany lefebrystami. Oni są zwani lefebrystami, ci, którzy uznają właśnie pozostanie przy tym, co było w Kościele przed Soborem Watykańskim II. Lata 60., 70. to też czas wielkich zmian społecznych. Pojawiają się nowe ideologie, nowe ruchy społeczne. Taki czas protestów zainicjował Allen
Ginsberg, twórca, publicysta, twórca określenia Beat Generation, czyli takiego pokolenia mocnego uderzenia, można powiedzieć. W latach 60. późnych w zachodniej Europie mamy masowe protesty studentów w Paryżu, w Niemczech zachodnich, w krajach skandynawskich, w Meksyku. To są protesty skierowane przeciwko temu, że istnieją nierówności społeczne w państwach kapitalistycznych, przeciwko wojnie w Wietnamie, przeciwko dyskryminacji rasowej właśnie, czy przeciwko kapitalizmowi, przeciwko konsumpcyjnemu stylowi życia, przeciwko właśnie temu, że kapitalizm prowadzi do bogactwa wąskiej grupy ludzi, a do biedy czy przeciętności wielkich mas. W Paryżu te protesty przeszły w walki uliczne, co widzimy tutaj na zdjęciu, z policją. Nazywano to w historii paryskim majem. Widzimy tutaj studentów wyrywających kostkę brukową z ulicy, rzucających tym brukiem w policjantów. Skąd te protesty? Przede wszystkim stąd, że studenci na zachodzie Europy zaczytywali się dziełami Mao Tse-tunga, chociażby, czy Lenina, czy Trockiego. Można powiedzieć, że ulegli takiemu romantyzmowi komunistycznemu. Tutaj widzimy też, że nosili na transparentach podobizny Che Guevary chociażby. Uwierzyli w ten mit właśnie takiego rewolucjonisty szlachetnego, który dąży do wyrównania wszystkich różnic społecznych, takiego można powiedzieć Robin Hooda komunistycznego, który zabierze bogatym i odda biednym. Pewną ironią losu jest to, że w tym samym czasie w Europie Wschodniej młodzież walczyła o to, żeby obalić socjalizm czy komunizm, a na Zachodzie walczono przeciwko kapitalizmowi zgodnie z niektórymi ideami socjalizmu, czyli no, trochę dziwnie to się poukładało na świecie. Jeszcze innym powodem protestów był ruch hipisowski. Hipisi to ludzie, którzy postulowali taki powrót do natury, powrót do korzeni, gardzili wyścigiem szczurów, gardzili właśnie podporządkowaniem się tym normom społecznym, byli zniechęceni tym pokoleniem swoich rodziców, pokoleniem wychowanym w czasach wojennych lub powojennych, pokoleniem, które wiodło taki bardzo skostniały styl życia, pokoleniem, które sobie narzucało wiele ograniczeń społecznych, gardzili tym wszystkim i dzieci kwiaty, bo tak na siebie mówili, czyli właśnie hipisi, odrzucili wszystkie konwenanse, wszystkie zakazy społeczne, poczuli taką wolność, wyzwolenie społeczne, wyzwolenie spod różnych norm społecznych, sztywnych, starych i chcieli żyć bardzo swobodnie. Temu wyzwoleniu sprzyjała też muzyka, właśnie ruch pacyfistyczny. Tu widzimy symbol pacyfistów, czyli pacyfę. Hipisi uważali, że nie należy iść do pracy, do korporacji, tylko być wolnym, podróżować, spotykać się z ludźmi, nawiązywać przyjaźnie, żyć z tego, co się da na bieżąco, tam jakieś tam roślinki uprawiać, sprzedawać te roślinki i za to mieć pieniądze na życie. Hipisi nie stronili też od narkotyków, chcieli właśnie przełamać takie tabu tego starszego pokolenia w tym względzie. Nie chcieli siedzieć tak jak ich rodzice w domu po pracy, czytać gazetę, oglądać telewizję, tylko po prostu chcieli ruszyć w świat, poznawać, czytać książki, poszerzać w ogóle horyzonty swojego myślenia. Temu też miały służyć narkotyki, od których nie stronili. To było wśród nich takie przyzwolenie, żeby właśnie narkotyki zażywać, zarówno te miękkie, jak i te twardsze, czyli LSD, marihuana, to haszysz, opium, to wszystko, co się udało, to praktycznie próbowali. Taką pochwałą ruchu hipisowskiego był festiwal zorganizowany w Woodstock w roku 69. Ogromna masa ludzi na niego przybyła. Festiwal, na którym wystąpili najwięksi ówczesnej sceny muzycznej, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe Cocker, wielu, wielu innych. Hipisi postulowali miłość wobec wszystkich, niezależnie właśnie od rasy, niezależnie od preferencji seksualnych i tak dalej. Pokój wobec wszystkich. Tutaj widzimy kobietę, która pokazuje symbol pokoju. To jest dla Amerykanów symbol pokoju, czyli V. W Polsce to jest symbol solidarności, walki z komunistami, a tam to oznacza po prostu peace. Więc wolna miłość też była, powiedzmy, bliska hipisom, czyli kontakty seksualne bez żadnych tutaj zasad, masz ochotę, nie ma sprawy, więc tutaj ta wolna miłość też się szerzyła na festiwalu Woodstock. Festiwal Woodstock przyszedł do legendy, można powiedzieć.
Wiele razy potem nawiązywano do festiwalu właśnie Woodstock. Kto nie wystąpił na festiwalu Woodstock, na przykład The Doors, dlatego że jednak pozostała część Ameryki była ciągle mocno pruderyjna, a wokalista The Doors, Jimmy Morrison, miał na jednym z koncertów rzekomo pokazać ptaszka. I cały zespół The Doors dostał bana koncertowego i nie mógł przyjechać na festiwal w Woodstock. Ciekawe hasło przez hipiski głoszone: Bombing for peace is like fucking for virginity. No, to może nie będę tłumaczył, ale to na pewno jest komentarz do wojny w Wietnamie. Pojawiła też się popkultura w latach 50. 60. Popkultura, coś nowego, nowe zjawisko. Pojawili się idole masowej wyobraźni, szczególnie młodzieży. Idole filmowi, idole muzyczni. Z lat 50. to na przykład James Dean, który propagował taką postawę młodego, zbuntowanego człowieka, który zna swoją wartość, który się sprzeciwia temu pokoleniu starszych ludzi, rodziców, jest skłócony z innymi i dobrze mu z tym, ale też dąży do samounicestwienia. Elvis Presley, muzyk, który wykonywał na owe czasy wyuzdane ruchy sceniczne biodrami. Marilyn Monroe, ikona Hollywoodu, tak naprawdę do dzisiaj symbol seksapilu kobiecości. No i dwa zespoły muzyczne, które no, zmieniły, myślę, że pokolenia ludzi na całym świecie. The Beatles i The Rolling Stones. The Beatles, którzy zaczynali jako chłopcy rock'n'rollowcy, a kończyli jako prekursorzy wielu różnych gatunków muzycznych, m.in. rocka psychodelicznego. Niektórzy też uważają, że są ojcami wszystkimi ciężkiego brzmienia, jakiegoś tam hard rocka, czy nawet metalu. Jeszcze inni widzą w ich twórczości zaczątki muzyki ambientowej. No, zespół chyba wszechczasów. No i The Rolling Stones, który z kolei buńczucznie tutaj zdobywał rzesze fanów swoimi zachowaniami, imprezowaniem na maksa, butnością swoją. Zresztą przyjechali też do Polski, co ciekawe, grali w sali kongresowej. To był pierwszy zespół z zachodu chyba i jedyny przez wiele lat później, który w PRL-u wystąpił. Występ przeszedł do legendy. Co ciekawe, jak się Mick Jagger, czyli wokalista The Rolling Stones, zorientował, że za występ komuniści polscy chcą mu zapłacić w złotówkach. No i jak zobaczył, że te złotówki, jak sobie wymieni na dolary, to jest tyle, co kot napłakał. To wpadli na inny pomysł Stones i powiedzieli, że chcą dostać zapłatę nie w pieniądzach, ale w wódce polskiej. No i myślę, że to było dużo, dużo, dużo skrzynek tej wódki. Chyba podobno smakowała Stonesom. O ile w ogóle wódka może smakować. Okej. Dla mnie największą ikoną kobiecości tamtych czasów jest Audrey Hepburn, którą tutaj widzisz na zdjęciu. Moim zdaniem bije Marilyn Monroe na głowę swoją klasą. Lata 60. to też ekspansja chciałem powiedzieć, nie, ekspansja feminizmu. Ekspansja feminizmu, czyli walki kobiet o równouprawnienie, walki kobiet o wyzwolenie spod różnych ograniczeń społecznych narzuconych im przez mężczyzn. Ważną feministką była Betty Friedan, zainicjowała ten ruch w Stanach Zjednoczonych. Feminizm zbiegł się z rewolucją seksualną, dlatego że na początku lat 60. wprowadzono na rynek pigułkę antykoncepcyjną, która wyzwoliła kobietę pod wieloma względami. Mianowicie od tej pory kobieta mogła decydować, kiedy zostanie matką. To od niej to zależało, a nie od mężczyzny. Mogła w związku z tym opóźnić macierzyństwo swoje, mogła pójść na studia, mogła zdobyć wykształcenie, mogła robić karierę w jakiejś firmie, nie musiała być gospodynią domową, tak jak to wcześniej często było przewidziana taka rola właśnie społeczna dla kobiet. No i w związku z tym mamy ruch feministyczny nasilony. Widzimy tutaj krytykę na przykład wyborów Miss America, porównanie kobiety do właśnie ciała zwierzęcego chociażby. Tutaj widzimy, jak feministki palą różne symbole władzy mężczyzny nad kobietą, wrzucają do kubła na śmieci różne rzeczy, między innymi stanik. Bardzo fajna sprawa, podoba mi się, popieram. Wyrzućcie staniki, to będzie fajniej wszystkim na świecie.
Tak sobie żartuję oczywiście teraz, ale tak wtedy kobiety pojmowały walkę o swoje prawa, niektóre przynajmniej. Więc mamy rewolucję seksualną, ale też rewolucję obyczajową. Zmienia się rola kobiety w społeczeństwie, zmienia się postrzeganie społeczeństwa, znaczy może inaczej, mężczyźni inaczej postrzegają kobiety i kobiety też inaczej postrzegają same siebie, dostrzegają, że mają pewien potencjał i że należy im się zupełnie inna rola niż społeczeństwo wcześniej im przyznało. Lata 70. z kolei to mamy czas anarchizmu, zwątpienia w różne idee, czas, kiedy do głosu dochodzi punk, czyli taka idea właśnie, że nie ma przyszłości, tak to i głosi nam ten pan na swoich plecach. No future to zawołanie punków, punk, czyli śmieć. To pokolenie chłopaków, dziewczyn, którzy uważają, że nie ma dla nich miejsca na świecie, nie chcą iść do szkoły, nie chcą iść do pracy, uważają, że wszystko jest bez sensu, nic nie ma sensu, nie ma sensu się rozwijać, nie ma sensu w ogóle nic robić, więc no, trzeba jakoś się z tym zmierzyć, z tą dekadencją. Tu mamy symbol anarchistów, taka litera A, anarchiści. Głosili sprzeciw wobec władzy jakiejkolwiek, nie chcieli się podporządkować panki, właśnie często byli anarchistami panki. Nie chcieli się podporządkować żadnej władzy, nikt nie może im rozkazywać, ani rodzice, ani rząd. Nie będą tutaj niczego robić. To też się zbiegło z kryzysem gospodarczym na świecie, no i z kryzysem wartości w ogóle. Panki odrzuciły wszystko, co było wcześniej, nie proponując tak naprawdę nic kreatywnego w zamian, no może za wyjątkiem muzyki punkowej, no i jakiejś tam wizji mody, którą tutaj możesz zobaczyć. Skórzane kurtki, obcisłe spodnie, wysokie buty skórzane, kolorowe włosy, fryzury na irokeza też często, agrafki w uchach, łańcuchy różne przytwierdzone do ubrania. Ta muzyka punkowa przetrwała do dzisiaj, rozwija się punk rock. No a te pierwsze kapele punkowe to Sex Pistols, kapela stworzona przez Malcolma McLarena, wykreowana, no i The Clash. The Clash, grupa punkowa znana chociażby z hitu Should I Stay or Should I Go. Ważna płyta London Calling. No i widzimy, że często punki też kopiowały zachowanie muzyków z The Who, kapeli z wcześniejszej epoki muzycznej, niszcząc swoje instrumenty podczas koncertów.